Na twoim koncie znowu pustki, zastanawiasz się, gdzie podziały się twoje pieniądze i dlaczego tak szybko zmieniły właściciela, pomimo że do wypłaty jest jeszcze daleko? A może zauważyłeś już, że ceny w sklepach nie są już takie jak kiedyś? W dzisiejszym wideo odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego ceny w sklepach rosną. Pokażę ci więc trzy główne powody wzrostu cen w sklepach. Jeżeli więc chcesz dowiedzieć się, czy przyczyną tego stanu rzeczy jest ogólnoświatowy spisek multimiliarderów, kosmici, czy też może zwykłe prawa ekonomii, zapraszam cię serdecznie do obejrzenia tego materiału do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. I już teraz zachęcam was do pobrania w pełni darmowego e-booka 10 sprytnych pomysłów na zarabianie w internecie, dzięki którym zarobicie minimum 1000 zł. Link, gdzie możecie pobrać e-book, znajdziecie pod tym wideo. Kiedy byłem jeszcze małym chłopcem, pamiętam czasy, kiedy to za 1 złotówkę mogłem kupić sobie orążadę w butelce i paczkę niewielkich chipsów. Kiedy dziś wysłałbym swoją najstarszą córkę do sklepu z tą astronomiczną kwotą, mogłaby co najwyżej kupić sobie soczek w kartoniku, a o chrupkach mogłaby jedynie pomarzyć. A i dobrze, bo te ostatnie wcale nie są zdrowe. Ceny od lat stopniowo rosły, podbijając wycenę dóbr i usług, i jest to fakt niezaprzeczalny. W ostatnich jednak miesiącach mogliśmy zaobserwować falę wielkich podwyżek, zwłaszcza cen żywności. W sklepach spożywczych zostawiamy coraz więcej naszej wypłaty i tym samym przeznaczamy coraz mniej na inne dobra, takie jak choćby ubrania, wycieczki czy elektronikę. Gdzie leży więc przyczyna wzrostu kosztów życia? Oczywiście wiele osób może zwalić winę na koronakryzys i szeroko pojęte spowolnienie gospodarcze. Kiedy jednak zastanowimy się nad tym, możemy dojść do bardzo ciekawych wniosków. Otóż spadek konsumpcji wywołany utratą pracy przez określoną ilość osób sprawia, że przestają oni wydawać pieniądze, ponieważ najzwyczajniej w świecie ich nie zarabiają. Mniej pieniędzy w gospodarce oznacza mniej dochodów firm czy też osób zajmujących się usługami, takich jak na przykład hydraulicy, fryzjerzy czy inni. To z kolei prowadzi do zamykania wielu nierentownych punktów i redukcji etatów, co tym samym zamyka nam koło wydawania pieniądza. Oczywiście na pewno wielu z was może zapytać, no dobra, ale jak to wszystko ma się do wzrostu cen? Już śpieszę z wyjaśnieniami. Jak widzicie, zahamowanie gospodarki wpędza wszystkich w kłopoty. Żyjemy jednak w kraju, w którym państwo dla dobra swoich obywateli ingeruje w procesy zachodzące na rynku. Znakomitym przykładem był lockdown mający miejsce na wiosnę tego właśnie roku. Rządzący, wydając odpowiednie dyrektywy, skutecznie zahamowali lub zatrzymali wiele branż. Teraz, kiedy to wszystko powoli i mozolnie próbuje wrócić na właściwe tory, władający naszym pięknym krajem również starają się pomóc gospodarce, ingerując w jej procesy. Darmowe 5000 zł bez zwrotnej gotówki, kolejna emerytura, różnego rodzaju zapomogi czy świadczenia postojowe to tylko kilka z przykładów szeroko zakrojonych działań mających pomóc w rozruszaniu gospodarki. Na wszystkie te wydatki potrzebne są oczywiście pieniądze. Skąd jednak państwo ma wziąć dodatkowe środki, które wszak nie były przewidziane w budżecie? Oczywiście, musi je pożyczyć. Emituje więc papiery dłużne oprocentowane na określony procent i kiedy je sprzeda, ma pieniądze na dodatkowe wydatki. Swoją drogą warto wspomnieć, że oprocentowanie tego długu jest bardzo niskie i bardzo niewiele osób decyduje się na zakup wierzytelności sprzedawanych przez państwo. Ale jest to oczywiście temat na inny odcinek. Wydawać by się mogło, że zagłębiając się w te meandry ekonomicznych labiryntów, mogliśmy zgubić istotę tego odcinka. Nic jednak z tych rzeczy, jesteśmy już bardzo blisko rozwiązania. Rząd, pompując coraz to więcej pożyczonej gotówki na rynek, zmniejsza siłę nabywczą pieniądza. Siła nabywcza, jak zresztą sama nazwa wskazuje, określa, ile dóbr lub usług możemy nabyć za naszego zielonego przyjaciela wydrukowanego na banknocie 100 zł i jego braci. Im mniejsza siła nabywcza pieniądza, tym mniej możemy za niego nabyć. Kolejne tarcze i dodatki od państwa sprawiają, że siła nabywcza pieniądza spada, ponieważ jest go coraz więcej na rynku.
Przypomina to trochę rozwadnianie wina. Im więcej wlejemy do wina wody, tym wino będzie słabsze, a my będziemy musieli wypić znacznie więcej rozcieńczonego napoju, aby uzyskać pożądany przez nas efekt. Tak samo jest z gotówką. Kiedy na rynku pojawia się jej więcej, ceny idą w górę. Wszak rozwodnienie trwa w najlepsze. W ostatnich miesiącach, ze sprawą coraz to nowszych programów socjalnych, proceder ten przybrał na sile i tym samym w sklepach ceny zaczęły gwałtownie rosnąć. Sytuacja ta przypomina trochę kryzys z lat 70., kiedy to zaciągane przez rząd pożyczki doprowadziły do recesji, a w kolejnych latach do hiperinflacji i wymiany waluty na nową. To jednak nie jedyny powód rosnących cen. Kolejnym jest zwiększenie kosztów prowadzenia biznesu. Coraz to wyższe składki ZUS dla pracodawców i pracowników, jak również podwyższenie najniższej krajowej pensji sprawia, że aby móc utrzymać opłacalność danego biznesu, należy podnieść ceny. Najlepiej widać to na usługach. Od 2021 roku najniższa krajowa pensja wzrośnie o 200 zł miesięcznie. Wyobraźmy sobie, że pewien przedsiębiorca prowadzi salon fryzjerski, w którym to zatrudnia 3 fryzjerki i płaci im najniższą krajową. Od nowego roku jego koszty stałe będą wynosiły więc o 600 zł więcej. Jeżeli fryzjerki nie będą w stanie oszczędzić większej ilości osób, rozwiązaniem jest albo pozyskanie tych pieniędzy z zysku przedsiębiorcy, co oczywiście jest mało prawdopodobne, ponieważ każdy chce zarabiać na swoim biznesie, albo podniesienie cen, albo zwolnienie jednej z pracownic. Oczywiście można też nie robić nic i drenować swoje oszczędności, by po jakimś czasie zamknąć nierentowny salon fryzjerski. W Polsce najniższą krajową zarabia około 14% pracujących osób. Zmiana wysokości pensji minimalnej ma więc znaczący wpływ na całość rynku. Bardzo ciekawą konkluzją tej sytuacji jest więc to, że pracownik, pomimo że od nowego roku zarobi więcej, więcej też wyda na inne dobra i usługi, ponieważ każdy pracodawca zatrudniający pracowników za najniższą krajową będzie podnosił ceny. Paradoksalnie więc, pomimo że więcej zarobimy, więcej wydamy i tak koło się zamyka. Rządzący podnoszą pensje, rynek podnosi ceny i tak bez końca. Na sam koniec dodam, że na temat wzrostu płacy minimalnej nagrałem kiedyś dość zacny materiał, który to ukazał wam się o tutaj u góry ekranu. Wszystkich zainteresowanych zapraszam oczywiście do obejrzenia filmu. Kolejnym kamyczkiem do ogródka wysokich cen jest, a raczej dopiero będzie, cena paliwa. Na chwilę obecną ropa jest stosunkowo tania, ponieważ korona kryzys spowodował ograniczenie popytu na ten surowiec. Sytuacja jednak zaczyna się zmieniać i ceny na stacjach zaczynają powoli, ale sukcesywnie rosnąć. Cena paliwa jest powiązana z kosztem praktycznie każdego towaru dostępnego na rynku, ponieważ zarówno przy produkcji, jak również przy transporcie danego dobra paliwo zazwyczaj jest wykorzystywane. Im więc wyższa cena paliwa, tym i wyższe ceny całej reszty. Następnym razem więc, kiedy będziesz przejeżdżać obok stacji paliw, sprawdź, jaka jest cena paliwa, ponieważ wpływa ona bezpośrednio na to, ile pieniędzy masz w portfelu. Jak widać, gołym okiem nie trzeba posiadać studiów ekonomicznych, aby jasno wytłumaczyć wzrost cen w sklepach. Oczywiście nie są to jedyne czynniki, które mają wpływ na wzrost cen. Istnieje znacznie więcej zmiennych, ale te, które zobaczyliście w dzisiejszym wideo, są jednymi z najważniejszych. Mam nadzieję, że to wideo dało wam wartość. Jeżeli tak się stało, podeślijcie ten materiał swoim znajomym i niech oni również skorzystają. Jeżeli chcielibyście, abym odpowiedział na inne pytania ekonomiczne, które nurtują wasze piękne umysły, zachęcam was gorąco do pozostawienia komentarza pod tym materiałem. Zapraszam was również do obejrzenia innych z moich produkcji. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.